Cześć, tu Złomnik. Często w komentarzach piszecie, o jakich samochodach chcielibyście obejrzeć filmy. Na przykład, Złomnik, zrób coś o Mondeo MK1. Nie. Złomnik, kiedy film o Corsie B? Nigdy. Złomnik, co sądzisz o Nissanie Almera? Nic. I dlatego dzisiaj będzie samochód, o który nikt z was nie prosił, nikt z was nie pytał. Renault Avantime. Ja to w ogóle myślę, że Avantime'a nie trzeba przedstawiać. Wszyscy wiedzą, jedyny na świecie minivan z nadwoziem trzydrzwiowym. Nie jedyny, o czym jeszcze powiem, ale tak się przyjęło mówić. Auto produkowane przez firmę Matra, powstało tylko 8320 sztuk w latach 2001-2003. Niektórzy mówią 2002-2003. W każdym razie bardzo krótko go produkowano, sprzedało się go bardzo mało. Youngtimer pełnym ryjem, samochód pełny niecodziennych rozwiązań. I te niecodzienne rozwiązania dzisiaj wam w tym filmiku postanowiłem pokazać. Ile ich dokładnie będzie, nie wiem. Napisałem, że 7 w tytule tego filmu, żeby tak wyglądało fajnie, że 7 nietypowych rozwiązań. Ale może będzie 8, może będzie 6, to nie ma znaczenia, więc lecimy. Daleko lecieć nie trzeba, wystarczy otworzyć drzwi. Zobaczcie, co się dzieje. Ten element i ten są od siebie oddzielone i tworzą podwójny zespół zawiasów, dzięki któremu te ogromne, gigantyczne drzwi w ogóle się jakoś trzymają na miejscu. Tylko że ma to taką swoją wadę, że te drzwi się otwierają bardzo wąsko. To jest maksymalny kąt otwarcia drzwi. Totalna żenada, jeśli o to chodzi. Z drugiej strony są tak długie, że da się dostać i na przednią, i na tylną kanapę po otwarciu drzwi bez większego problemu. Tak, może trochę nietypowo zacznę od testu siadania samemu za sobą, skoro już te drzwi mamy otwarte, to nie jest wcale takie proste. Odchylamy ten przedni fotel i włazimy. O, jest! I siedzimy. Podłoga jest niewiarygodnie wysoko w tym samochodzie. Wprawdzie rzeczywiście jest zupełnie płaska, ale jest tak strasznie wysoko. Zresztą Espace ma bardzo podobny problem. Siedzi się nisko, podłoga jest wysoko, przez to spójrzcie, w jakiej pozycji mam kolano. Mogę sobie oprzeć głowę na kolanie i tak jechać przez całą drogę. Nie jest to wcale takie wygodne. Owszem, na głowę jest miejsce, ale to z powodu tego, że to jest szklany dach. Jakby nie było tego szklanego dachu, to już bym stukał głową o sufit. Zaliczone na 3 z plusem. Dobra, to mamy jedną nietypową rzecz, to są te drzwi. Druga nietypowa rzecz to jest pozycja siedząca z tyłu. Trzecia nietypowa rzecz, pasy bezpieczeństwa mocowane do fotela. Nie ma tutaj słupka środkowego właściwie, więc pas bezpieczeństwa jest elementem po prostu fotela, więc w razie jakiegoś wypadku, jeżeli fotel, powiedzmy, się wyrwie z mocowań, no to lecisz z auta razem z fotelem wpięty w pas. Z tym, że no, Renault Avantime nie jest samochodem po to, żeby się nim rozbijać, w przeciwieństwie do niektórych modeli BMW. Spójrzcie na ten element tutaj, patrzcie, lampa jest taka ładna, przechodzi tak jakby jedna w drugą, wspaniała sprawa. Ciekawe, w jakich okolicznościach się świeci ten fragment. Otóż w żadnych, jest to 100% plastikowa, fejkowa wstawka w tym miejscu, wyłącznie po to, żeby auto z tyłu wyglądało bardziej oryginalnie. Natomiast nie pełni żadnej funkcji, czyli zapłacono za projekt i za wykonanie czegoś, co nie służy niczemu. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem fanem tej stylizacji tylnej części nadwozia, to jest fajne. Tutaj jest kant. Tu jest kant, tu jest półokrągło, tak przez całą długość to wygląda jak w jakichś przedwojennych Renault. Widzę w tym nawiązanie do jakichś takich właśnie przedwojennych sedanów, do jakiegoś takiego Jiva Quattro, coś w tym rodzaju. Natomiast na szczęście tutaj cała ta klapa się otwiera razem z szybą. Pokażę wam, dzięki czemu bagażnik jest gigantyczny i bardzo łatwo dostępny. Tutaj takich akcentów stylistycznych typu nie przypiął, nie wypiął, to jest więcej, bo na przykład czemu mają służyć te takie malutkie wlociki nad reflektorami? To ja nie mam pojęcia, ale co ciekawe, znalazłem, że one mają swoją kontynuację przy tylnej szybie. Zaraz wam pokażę. To jest najmocniejsza wersja V6 3.0. Mamy sytuację podobną jak w Espace, czyli bardzo słaby dostęp do silnika. Ten otwór tutaj po otwarciu maski jest bardzo mały. Silnik jest zabudowany, jak trzeba się tam do czegoś dostać, to jest dramat, natomiast nie to jest najciekawsze. Najciekawsze są zawiasy maski, które pozwalają ją otworzyć, tak jak w Mercedesie, a nawet dalej. Można oprzeć maskę o szybę. W
którym aucie można oprzeć maskę o szybę? Przeniosłem się do cienia, żeby nakręcić wnętrze, bo to jest po prostu królestwo nietypowości w tym samochodzie. Natomiast nie chciałem zacząć od przycisków i ekranów. Chciałem wam pokazać coś innego. Ten samochód jest wykonany, jakby był jakimś prototypem. To znaczy, to jest właściwie samochód, który był prototypem i robiono go seryjnie, ale jakość wykonania jego jest dramatyczna. Samochód z przebiegiem 100 tysięcy kilometrów i tak, farba gdzie tylko może, to odpada albo się łuszczy. Elementy są popękane, mają wszędzie zarysowania. To jest niewiarygodne, w jakim tempie degradują wnętrza włoskich i francuskich samochodów z tamtych lat. Nawet jeżeli mechanika działa, wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, to i tak wnętrze po kilku latach będzie wyglądało po prostu dramatycznie. Dobra, odpalmy tę V6. Deska rozdzielcza w sumie ma sporo elementów znanych z Espasa. Na przykład zwróćcie uwagę, jest ekran centralny, na którym jest prędkościomierz, wskaźnik kilometrów, temperatura, zegar, ale obrotomierz ma już swój osobny ekranik przed kierowcą. Grafika na ekranie centralnym po prostu urywa rękę i nogę. To są takie wczesne lata 2000. Wtedy to był taki futuryzm i to się zestarzało w tak nieprawdopodobnym tempie. To 3-4 lata po debiucie już wyglądało strasznie. A teraz to wygląda tak, jakbyśmy wzięli jakiś ekran z Muzeum Motoryzacji i wstawili go do samochodu, który w sumie wygląda w miarę nowocześnie. Mówię tutaj o stylizacji Avantime'a, która dalej jest ciekawa. Minęły jakieś 2 minuty od odpalenia i system dalej wstaje. Próbuje się załadować. W związku z tym pokażę wam inne rzeczy w tej kabinie. Na przykład panel klimatyzacji. Wygląda on sobie tak. Też troszeczkę znany już z Espas. Bardzo dużo przycisków. Obsługuje się je lewą ręką. Wcale nie jest takie proste podczas jazdy. Trzeba się jednak dość mocno oderwać od prowadzenia, żeby trafić w jeden z tych niecodziennych przycisków na tym panelu. A pasażer ma po swojej stronie regulację temperatury za pomocą dwóch przycisków i podobny panel. Jeżeli chodzi o przekładanie tego kierownicy z lewej na prawą stronę, to właśnie takie drobiazgi to ułatwiają. Jeszcze łatwiej jest, kiedy robi się po prostu konsolę środkową z sterowaniem nawiewami, wtedy w ogóle nie trzeba niczego przekładać. Renault jest mistrzem, jeżeli chodzi o wstawianie przycisków w nietypowych i nieintuicyjnych miejscach. Na przykład, ok, zamek centralny w tym miejscu, czyli między fotelami, jeszcze jakoś się broni. Ale joystick do regulacji położenia lusterek, który jest z daleka od lusterek, to jest już coś, czego nie pojmę. A żeby było jeszcze śmieszniej, to RDS od radia się wyświetla na tym centralnym wyświetlaczu, a nie na tym dolnym, który dalej próbuje wstać. No i jest klasyczny renówkowy joystick, akurat to do dzisiaj zostało w samochodach Renault i Dacia, także nic dziwnego w tym nie ma. A ten ekran dalej mi wyświetla komunikat statyczny, nie wiem dlaczego. Właściwie to w ogóle nie działa, bo radio sobie gra niezależnie, można sterować nim za pomocą tego joysticka, który wam już pokazywałem. A te guziki, nie wiem, chyba coś z tym egzemplarzem może być nie tak, bo do niczego nie służą. A tutaj jest taka ładna szufladka. Taka jak w Espasie właściwie, także szufladkę to już też znamy z Espasa. I teraz tak, na manetce po lewej stronie mamy symbol klaksonu, jak widać. W związku z tym uznałem, że klakson jest jak w moim starym Clio, które dawno temu kiedyś miałem i trzeba tu wcisnąć. Ale nie, nic bardziej mylnego, tutaj klakson nie jest, bo jak się spojrzy na kierownicę, to tutaj się znowu pojawia znaczek klaksonu. Ten akurat działa. To są Francuzi, tego nie zrozumiesz. A teraz guziki pod sufitem, naciskam ten i zobaczcie, co się stanie. Ta, stanie. Takżem se pomyślał, że to chyba niemożliwe, żeby nie było żadnego innego trzydrzwiowego minivana w historii współczesnej motoryzacji. Zacząłem kombinować, co by ewentualnie pasowało i znalazłem. Mercedes klasy A W169, jakby nie było mikrowan, był produkowany w wersji trzydrzwiowej. I co więcej, ponieważ widziałem taki samochód u mnie w mojej dzielnicy, w związku z tym sprzedał się co najmniej jeden egzemplarz.
Mam takiego znajomego fotografa, on mnie stale pyta, jaki ja mam sobie kupić samochód, żeby można było z niego dobrze robić zdjęcia. No więc lepszego samochodu niż Avantime, do tego celu sobie nie wyobrażam. Nie dość, że ma tutaj przestrzeń ogromną, gigantyczną, całkowicie się chowają też tylne szyby, nie ma tego słupka bocznego, można się wychylać ile się chce, to jeszcze można się wychylić przez dach elektrycznie otwierany i zrobić najlepsze zdjęcia na świecie. Także polecam Avantime, jeżeli chodzi o samochód dla fotografów, o ile dojedzie na sesję zdjęciową. Dobra, czas na przejażdżkę Avantime'em. Nie jest to moja pierwsza przejażdżka Avantime'em, bo ten samochód był dostępny dawno temu w parku prasowym Renault dla dziennikarzy, ale to było wiele lat temu. Pierwsze wrażenie. Siedzi się bardzo wysoko, bardzo długa dźwignia zmiany biegów, a przednia szyba, dolna jej krawędź jest na wysokości moich kolan. To jest dosyć nietypowa rzecz, ale reszta podczas jazdy nam wyjdzie w praniu. Jak jadę tym wozem, no to czuję się jak w normalnym Espasie. Jakbym zamknął oczy, to bym myślał, że prowadzę Espasa. Dobra, nie zamykam oczu podczas jazdy, wiecie o co mi chodzi. A ewentualnie dwie rzeczy co do jazdy. Jedna to jest zwrotność tego samochodu niesamowita, jak na takiego wielkiego vana. A druga, tego się akurat spodziewałem, to jest ten silnik 3.0 V6, który tutaj jest. To jest taka wspólna konstrukcja Renault i Peugeot. Silnik z najdłuższym paskiem rozrządu w historii współczesnej motoryzacji. Ten silnik się wspaniale kręci. To jest taka V6, która tak idzie do przodu, idzie, naprawdę się długo napędza i cały czas dostarcza dużo momentu i dużo mocy. Także z tym silnikiem się jeździ super przyjemnie. Pomijam, że skrzynia biegów trochę zgrzyta, ale to jest jakby stała przypadłość aut z tym silnikiem i skrzynią manualną. Także wybaczam. To jest taki samochód z kategorii zadziwmy świat. Kiedyś takich aut było sporo. Były na przykład Ram SRT10, Chevrolet SSR, Audi A2 3 LTDI, chociażby nawet pierwsza Toyota Prius była takim samochodem, który miał zadziwić świat. To, że potem się ona przerodziła w wielki sukces aut hybrydowych, to już jest inna historia. Natomiast pierwsza generacja była zrobiona właśnie po to, zróbmy coś dziwnego, pokażmy, że umiemy zrobić coś oryginalnego. Dla mnie ten samochód jest takim trochę mentalnym następcą Safrana Biturbo. Jest równie dziwny, równie nie ma sensu, ale ma ten swój niepowtarzalny, wyjątkowy urok, taki francuski flair, którego nie spotkamy w samochodach niemieckich, które są perfekcyjne, mocne, wspaniałe i mają tyle polotu, co kowadło. Główna różnica w stosunku do Espasa jest taka, że na to auto się po prostu wszyscy gapią. I wydaje mi się, że ten samochód właśnie powstał w takim celu. Powstał dla ludzi, którzy w swoim życiu muszą mieć wszystko najdziwniejsze. Niekoniecznie najładniejsze, niekoniecznie najszybszy samochód, niekoniecznie najbardziej praktyczny, no bo 3-drzwiowy wóz z natury nie jest zbyt praktyczny, ale muszą mieć wszystko najdziwniejsze. To jest samochód dla ludzi, którzy na spacer chodzą z mrówkojadem, jeśli wiecie o co mi chodzi. I właśnie tak sobie myślę, że gdyby Salvador Dali żył w tych czasach, to jeździłby Avantime'em. I to chyba wszystko już, co mam do powiedzenia na temat tego samochodu. Fajny, dziwny i wykonany dyskusyjnie. I to tyle, oglądajcie moje filmy, zawsze gratem, nie robię hashtaga, bo trzymam kierownicę. Zbigniew Łomnik, do widzenia!